panie. Witajcie! Schowam się pod daszek, bo pada. Ale powiem wam, o, powiem wam taką ciekawostkę. Bo czytam te komentarze, niektóre po prostu mnie tak rozbawiają, bo najlepsze jest to na przykład, jak w niektórych przypadkach dzieci coś tam napiszą i po prostu, no mówię takie powiedzmy tam, nie wiem, 12-13 lat, bo i takie po prostu tacy ludzie oglądają, ale po prostu już nie chodzi o to, bo może być po prostu ktoś, kto ma lat 12 i 13, prawda? I być bardziej dojrzałym takim, wiedzieć jak się wyrażać, wiedzieć jak się wysławiać po prostu, a może być to taki zwykły dzieciak oderwany z piaskownicy, ale to jest po prostu inna sprawa. Różnica jest, ciekawsze jest to, że niektórzy, nawet i dorośli, piszą po prostu, czy też mówią tak śmieszne rzeczy i dziwne przynajmniej, że po prostu to bawi. Także cieszę się mimo to, że jesteście i ci serdeczni widzowie i wspierający oczywiście najbardziej, ale też ci hejterzy po prostu, bo myślę, że mimo tego całego hejtu, który po prostu się rozlewa wokół i tego kanału i mojej osoby, to jest po prostu jesteście po prostu i być może to jest to, że coś was interesuje i mam nadzieję, że w przyszłości po prostu czegoś się nauczycie, nawet jeśli chodzi o taką rzecz, jak nauczycie się takiego konstruktywnego hejtu, bo już nie chodzi o to, to hejt to jest taki nienawistnik, jak mówi pan Michalkiewicz, bo to dokładnie to są nienawistnicy, czyli ludzie po prostu z urzędu krytykujący wszystko i wszystkich nienawidzący. No nie wiem, może takie ich hobby jest, ale nie o tym chcę powiedzieć. Powiem wam tylko to, że jeśli chodzi o moje pokolenie, to za moich czasów, jeszcze wcześniejszych czasów, bo doskonale pamięta to i pan Franciszek, także po prostu ja tutaj jeszcze pojadę do jeszcze innego pana, który pracował w POM-ie, jak mi powiedział przez telefon, zaczął pracę w POM-ie w 1970 roku. No i też postaram się z nim, co już powiedziałem wcześniej, przeprowadzić jakieś wywiady, zobaczymy, może co się uda, mam nadzieję, że tak, byłoby fajnie, sam jestem ciekawy tych relacji, ale chodzi o to, że moje pokolenie było wychowane na prawach, czyli jeżeli coś się zepsuło, to ze względu na to, że trudno było to kupić, trudno było to dostać, to naprawiało się to i człowiek bardzo oszczędnie podchodził do tego, że coś musi wymienić, bo nie można było tego czegoś kupić. I stąd mamy na przykład dzisiaj takie samy tak zwane traktory. Słuchajcie, że ludzie sami po prostu te traktory robili. Gdzieś miał jakiś most od stara, tamten miał skrzynię biegów od nie wiem od czego, po prostu od Jelcza powiedzmy. Tamten jeszcze miał od czegoś po prostu przód wyspawał, bo akurat trafił się gdzieś tam w fabryce, w zakładzie, gdziekolwiek wyrzucali jakąś dwutełownik ciężki czy cokolwiek, po prostu skracali, cieli, dorabiali napędy. Jeżeli powiedzmy tuleje, był remont silnika, no to było tulejowanie bloku, słuchajcie, takie było stwierdzenie za moich czasów i to było całkiem normalne, że ktoś tulejował blok. Ja do dzisiaj po prostu nie wiem, może to chodziło właśnie o to całe honowanie po prostu, żeby to rozwiercać te tuleje, być może to jest to. Ja nie interesowałem się wówczas w taki sposób tymi rzeczami, ale pamiętam to właśnie bardzo dobrze, że było tulejowanie bloku, powiedzmy, że jeżeli coś, powiem wam też jeszcze taką ciekawostkę, wał na przykład, z wałami to w ogóle korbowymi było bardzo, bardzo trudno i to nie było takie proste kupić sobie, po prostu idzie się do polmozbytu, bo wtedy były polmozbyty wszędzie, czy idzie się powiedzmy gdzieś do POM-u, prawda, w przypadku rolnika i się bierze wał czy zagromy i tak dalej. Nie, takich rzeczy nie było, słuchajcie. Co się robiło z wałem? A otóż wał, słuchajcie, się napawało. Tak, jeżeli po prostu wał był po trzecim szlifie i nie nadawał się już do szlifu, to na nowo go napawano, wytaczano po prostu i tak dalej. Była taka szlifiernia we Wrocławiu wałów i cylindrów i wałów korbowych, nawet dwie
pamiętam, nie będę w tej chwili przytaczał ulic, bo to nie o to chodzi, gdzie to było, ale były takie i ci mechanicy, którzy tam pracują, ci starzy mechanicy, oni to wiedzą doskonale. Oni wiedzą, że takie rzeczy się robiło i oni to robili u siebie w zakładach. Jeżeli nie oni, to ojcowie po prostu, czy też dziadkowie. Natomiast dzisiaj to, co się dzieje w tej naszej, że tak powiem, ogólnie i szeroko pojętej mechanice, czy traktorowej, czy samochodowej, to moim zdaniem nie ma już nic wspólnego z mechaniką. To już nie są mechanicy. Wybaczcie, moi drodzy, dlatego że wy się nauczyliście w szkole zupełnie czegoś innego i tego was nauczono, odbierając wam zdolność samodzielnego myślenia. Że oto przyjeżdża samochód, przyjeżdża ciągnik i co się dzieje na przykład? Wymieniamy, prawda? Nie ma czegoś takiego jak naprawa, jest wymiana. Jeśli się zepsuło łożysko, to skrzynię biegów należy wymienić. Ja oczywiście tutaj mocno to koloryzuję, ale żebyście wiedzieli, o co chodzi, prawda? Jeżeli na przykład w silniku urwał się, słuchajcie, korbowód i silnik wystawia kopyto, tak jak tutaj, to co zrobiono? Wywalono blok? Nie. Zaspawano otwór i wykonano naprawę. To jest naprawa. Wszystko inne, jeżeli na przykład urywa się to ramię, to my je wymieniamy, wstawiamy drugie. Za moich czasów to było tak, żeby to po prostu pospawano. Takich rzeczy było masę. Spójrzcie tutaj. Nie było do kupienia tutaj to ramię, dospawano. Były tutaj powinny być takie dodatkowe wąsy, ponieważ one powodowały za duży skręt i być może się ciągnik blokował, wyrzucano to. A że nie było tego elementu, dospawano. To są naprawy. W taki sposób się naprawiało samochody, ciągniki, czy cokolwiek, jakąś inną maszynę. Dzisiaj to się wymienia, słuchajcie, i nikt nie ma pojęcia, jak to naprawić. Fachowcy, po prostu tych fachowców jest mało. Wskazujecie mi paru takich fachowców, oczywiście z wami się w pełni zgadzam. Jednym z takich fachowców, którego wszyscy znacie i ja bardzo go szanuję za to, co robi i w jaki sposób robi, to jest Przemo Traktor. Dlatego, że widać, mało tego, że on pokazuje bardzo dokładnie, w jaki sposób robi, przystępnie tłumaczy to wszystko i człowiek chce go słuchać. To jest na tej zasadzie. Natomiast zdecydowana większość po prostu, może nie tyle, ja nie spotkałem jeszcze się na YouTubie i całe szczęście, że się nie spotkałem na YouTubie z takimi ludźmi, o których teraz chcę powiedzieć. Dlatego po prostu do żadnego z was się to nie tyczy, tylko po prostu to są wymieniacze, nie mechanicy. Ja o tym już kiedyś mówiłem. Proszę ja was. Silnik wystawił kopyto, wymieniamy blok. Nie spawamy, nie naprawiamy, wymieniamy. I to są właśnie takie sytuacje, w których po prostu mamy do czynienia z wymieniaczami. Mamy na przykład, dlatego tutaj w tym silniku na przykład, ja nie będę robił czegoś takiego, że wyjąłem tłoki, toki są dobre, ewidentnie rozmawiałem jeszcze z Robertem, był, sprawdził, wziął słów miarkę, po prostu przymierzał. Jest igła, mówi, no jakiego, tego się nie wymienia, nie ma sensu, jeżeli te tłoki są dobre, to ich się nie wymienia. Jeżeli cylindry są dobre, to ich się nie wymienia. Wystarczy wymienić pierścienie. I to jest mechanik. Raz, że nie naraża na zupełnie niepotrzebne koszty człowieka. Dwa, że on ma to doświadczenie. Jak się pytałem go, ile zrobiłeś, Robert Ursusów, C360, tylko tyle, ile zrobiłeś w swoim życiu. Facet ma 40 kilka lat, a on mówi mi tak, Marek, pierwszy remont Ursusa C360, remont silnika, bo akurat o tym rozmawialiśmy, zrobiłem w 7 klasie szkoły podstawowej. Chłopak miał 14 lat, dzisiaj ma 40 parę. Także powiem wam, że doświadczenie jest ogromne. Nie da się tego po prostu doświadczenia absolutnie niczym kupić. Nie ma takiej ceny. Jeżeli ktoś taki mówi mi po prostu, że cylindry są dobre, pierścienie trzeba wymienić, tłoki są dobre i to wszystko będzie hulać, wymieniamy panewki po prostu przy okazji. Miałem wam pokazać te panewki. Słuchajcie, rzeczywiście tam jest trochę rdzyb. Miedź tu wyłazi, o, taka minimalna po prostu.
tu się nic nie dzieje, ale wam pokazuję, jak to wygląda i rzeczywiście je wymienię, bo Robert mówi, wymień to po prostu, nie trzeba, ale wymień, to będzie chodzić, łazić, prawda? Bo po pierwsze, materiał, z którego to jest wykonane, to jest stal, to jest żeliwo, to są naprawdę, jakbyście popatrzyli na przykład na takie, tylko teraz to nie jest dostępne, na takie rzeczy jak na przykład normy polskie z lat 70., czy z lat 80. jeszcze, z lat 60., to byście zobaczyli, co to jest stal, jaka jest definicja stali, jaką stal musi mieć wytrzymałość, żeliwo, jaką musi mieć wytrzymałość. To wszystko po prostu było policzone, sprawdzone. A dzisiaj to po prostu jest staliwo, to jest, ja nie wiem, co to są w ogóle za materiał. On ma wytrzymać, na przykład on jest policzony na 5 lat i on będzie miał wszystkie atesty, a po 5 latach to jest, nikogo nie obchodzi, co się z tym stanie. Także to tak po prostu wygląda. Dziś to są blotniki z 40 któregoś roku, może 50, nie wiem. W każdym razie, i słuchajcie, tu jest blacha. To się trzyma, to się da naprawić, prawda? Weźmy sobie dzisiaj, powiedzmy, z tych nowych, to są wszystko plastiki, to pęknie i to jest kubeł. Także tu po prostu trzeba wiedzieć, w jaki sposób, żeby mądrze skrytykować, to trzeba po prostu wiedzieć, jak to zrobić. To musi mieć sens. Gdybym na przykład ja przykręcił tutaj do tej 60, powiedzmy, błotniki, nowe błotniki od Zetora 25, tak by to wyglądało? No katastrofa totalna, po prostu się kupy nie trzyma, prawda, ani w ogóle w żadnym calu. Natomiast tutaj błotniki te od 25 są tu, bo to jest Zetor 25, a błotniki od 60 są tu, bo to jest 60. Nie jest istotne, że one są pogięte. Słuchajcie, jeden wjazd do lasu i one wyglądają tak samo, choćby nowe kupić. Tak to wygląda, takie jest życie po prostu i my tym po prostu pracujemy. To nie jest do kościoła, to nie jest na paradę, prawda, bo są ciągniki na paradę robione, oczywiście na przykład ten Zetor 25 z tą wyjątkową pompą będzie robiony na paradę, więc on tu po prostu będzie miał tak wszystko dokładnie zrobione, że no naprawdę po prostu na pewno ten ciągnik wyląduje u blacharza, u lakiernika, będzie zrobione wszystko dokładnie, absolutnie w perfekcję do ostatniej śrubki. Śruby na pewno nie będą zakładane stare, natomiast wszystkie śruby założę nowe, ale odpowiedniej klasy. To też trzeba po prostu wiedzieć. Sprawdzę na przykład do tego stopnia, że się pobawię, bo to lubię. To na tej zasadzie polega, że na przykład jakie były stosowane, bo mam te książki od Zetora i tam na pewno będą pokazane klasy śrub i te klasy zastosuję, bo to jest bardzo istotne. Dlatego posłuchajcie, nie jestem mechanikiem, uczę się tego dopiero i natomiast pracuję przy tym ciągniku i przy każdym następnym, pracuję pod okiem fachowca z ponad 30-letnim stażem, który po prostu wszystko, można powiedzieć, wie o, jeśli chodzi akurat o 60, jest ją w stanie zrobić po ciemku z zamkniętymi oczami. Także tu, jeżeli ja się sugeruję tym, co usłyszałem, oczywiście dla mnie konstruktywne, powiedzmy, takie informacje czy rzeczy są bardzo, bardzo istotne. Natomiast jeżeli mówię tutaj o takim bezsensownym po prostu takim krytykowaniu, no ale ja wiem, że ktoś po prostu musi, bo coś tam, nie wiem, w domu nie idzie albo i tak dalej, po prostu nie będę w to wnikał. Tak wygląda sytuacja, także powiem wam jedną rzecz. Wiem, co robię i skłaniam się powoli ku temu, żeby, ale to może później, zobaczymy. W każdym razie ciągnik będzie zrobiony w taki sposób, jak trzeba. I to, co trzeba, będzie zrobione. Nie jestem, ja ponieważ jestem z tej generacji, która nie jest generacją wymieniaczy, dlatego zobaczcie tutaj na przykład tą kolumnę kierowniczą, jej podstawę. Zeszlifowałem, dałem tu grubą blachę taką, przykręciłem, nawierciłem, wywierciłem, zrobiłem nowy gwint. I wykorzystałem śrubę klasy 8.8 albo 10.9, już w tej chwili nie pamiętam, ale była to śruba mocna i w tej chwili to się trzyma. Dzisiaj by się pojechało, powiedzmy, do jakiegoś tam serwisu i oni to wymieniać, prawda? Wymieniać. Dlaczego wymieniać? Bo kasa.
Tak to wygląda i tego po prostu wszyscy się nauczyliście i nikt nie potrafi, właściwie mało jest ludzi takich, którzy potrafią sami z siebie pomyśleć o czymś i sami z siebie coś naprawić. Tak wygląda. Więc krytykujmy rzeczowo, konkretnie. Natomiast jeżeli nie macie takiej jakiejś, powiedzmy, na przykład możecie napisać, nie lubię Marka, o, jest sprawa załatwiona i wtedy będzie wszystko jasne, ale po prostu jeżeli nie wiemy, co mamy napisać, to możemy powiedzieć, napisać dzień dobry, to ja wtedy ładnie odpowiem dzień dobry. Pamiętajcie, ogólnie cieszę się, że ze mną jesteście, fajnie po prostu i tak dalej. I nawet tych hejterów też lubię, ale taka moja rada, bo ten film głównie kieruje do właśnie do Was, do hejterów, którzy po prostu bezprzykładnie coś tam po prostu chcą się w jakiś sposób wykazać. Konstruktywnie, moi drodzy. Wtedy Wy pokażecie klasę i pokażecie, że się znacie, a przy okazji nie tylko ja, ale i inni z tej krytyki skorzystają. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! I'ma go get it.